Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Byron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry The Evil Within. Mieliśmy akcję w miejscu, gdzie nie powinno się używać zapałek, bo tam wszystko jest łatwopalne, tam takie gazy były, coś w tym stylu i no oczywiście no użyłam sobie, bo żebym zapomniała, no zapomniałam, no i poszło, mogłam szybciej zrobić, no ale jakoś tak nie jest źle. Zawsze świecę tą latarkę, no super, dobra, widzę, że jest miejsce do zapisu. Dobrze, przyda się, bo dawno nie miałam zapisu. A robić te niektóre etapy od nowa to tak średnio. Zostaw tą butelkę, żegnamy wino, które mi pomogło. Rozbiję. What? Chciałam, że się to o te drzwi... Jakim cudem to wino przeleciało przez tą kratę, przez to okienko? Nie mam pojęcia. Ale to było zajebiste. Sakra. Dobra, oczywiście kolejny strona z pamiętnika. Osoby, które czytają, to sobie zawsze mogą zatrzymać. I tak dalej. Ja sobie zapiszę. Nie mam jakoś chyba ten na tyle... Na tyle tego, tych mózgów, żeby sobie ulepszyć. Serial killer, investigator missing. Zaginął. No tak, my. Chyba o nas to chodzi, że my zaginęliśmy. No tak, no co może policja zrobić? Zaprzeczyć, no. Takim doniesieniem, gdzie jest ta pani? A wydawało mi się, że byłam przed chwilą. Znaczy, no jakiś czas. Dalej to jest 11 rozdział. Strasznie długi, wydaje mi się. Nie wiem. Jakoś tak to, wiecie, odbieram, że... Nie, na 4000 to jeszcze mało. Jakoś tak odbieram, że bardzo długo to idzie. Ten 11 etap, rozdział. Wyciekać, czy będzie leżało tam to wino, czy się roztłukło w końcu. W ogóle a w auto by trafiło, ale no. Nie ma wina. Dobra, tam raczej chyba nie mamy gdzie czego szukać. Tam jest woda. Ja nie chcę wody. Proszę, nie dawajcie mi wody znowu. Etapów. Amunicja, chętnie widziana. I tak bardzo mile widziana. No i co? Nic. I nic. To może w takim razie tu? O, tak, tak. Tutaj w skrzynkach nie było, ale tu jest amunicja. Po jednej sztuce. Dzięki. Przeładuję sobie ten jeden nabój. Każdej broni. Tu przynajmniej mam dwa. Dobra, mamy tutaj tą wodę, raczej tam do wody nie idziemy. Mamy też tam coś, ale tu chyba nie ma nic. To zastrolowane miejsce jest. Co to ma być? Mamy dwie naboje do Magnuma, więc to jest dużo nawet. Znaczy... Mało, ale... Ale Magnum jeden strzał zużywa. Więc no warty jest. Nie no, może zaraz spoko znajdę jeszcze jakąś amunicję. Wiem, że coś w szafce jest. Czy jest? Zapałki. No dobra, podpalę go, jak tak bardzo chcecie, pomimo że chyba jakoś to nie było wymagane. Aha, chyba tam mam iść, ale jeszcze myślałam, że coś po drugiej stronie jest. Wolałabym nie wpaść.
Aha, o fajnie. No. Myślałam, że spadnę zaraz. Nie, nie chcę spaść. Dobra, może jakąś inną broń sobie weź, bo ty tam nie masz żadnej amunicji. Coś mi wyskoczy i będzie klik, klik, nie ma amunicji. Cisza przed burzą jakąś? Józef? To ty? Co ty tu robisz z tym autobusem? Na koniec rozdziału! Zajebiste. Dzięki. Jezu. Świetne. Świetne zakończenie rozdziału po prostu. O kurde, tu chyba będziemy jechać tym, bo zaspoilerowałam sobie. Że będziemy jechać autobusem chyba, czy coś takiego. Episodes. I wish I could say the same. Hey, I think I might have found us some transportation. Autobus szkolny. This thing gonna run? Only one way to find out. Shit! Wow, Kidman się nagle zjawiła. A to, że ten, że postrzeliła cię, to już tam pogodziliście się z tym? Na to by wyglądało. Co to? Nie mówcie, że wielkaśny pająk, bo zaraz będzie. Nie będę się dobrze czuła z tym. No, tak. Trochę przypomina to pająka. No tak, mamy przejażdżkę. Mam nadzieję, że będę mieć Infinity Ammo do czegoś. Infinity Ammo. Masz parę sztuk dosłownie. W autobusie i tyle. I ciesz się. Ciesz się. Ciesz się, w ogóle coś dostałaś. Aż trzy naboje. Ała. Aha, fajnie. No, świetnie. Nie mam już amunicji. Dzień dobry, ja sobie amunicję tylko pozbieram. Robaki, nie, 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 nie. Robaki puszczają amunicję. Lubimy robaki. Jeszcze bym się uleczyła, wiecie. Dobrze, wiecie. I to będzie taki, ten rozdział jest taki, właśnie taki jest ten rozdział. No nie, no nie będę marnować amunicji. Takiej odległości. Jedź, Kidman. Kręć. Mogłabym sobie do wszystkiego przeładować. Nie, spoko, zaraz wyjdzie. A, już mi zabrałeś? Aha, nawet nie mogę zmienić. Punkt kontrolny. Aha, czy trzeba wyjść z tego? O, dzięki! Dzięki, może jakieś tam fanty są. Nad nami są, no. A, mam piąski. Już mogę zacząć używać broni? Mam się przeładować. Czy oni sobie naprawdę dadzą radę? Jak by to wyglądało? No powinni. Której? Prawej? O nie, snajper camper. On będzie mnie trafiał.
Dobra, postrzelamy, żeby nie było, że ja nic nie robię. Aha. Good night. Nad nami są ponoć. Rzućcie mi te kartony! Sama sobie rzucę. O, nie, 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 nie. Nie no, no. Snajperka by była najlepsza, ale... O, dzień dobry. Nie, 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 nie. No, co ty nie powiesz, że ich jest za dużo? No i co, nie spłata? Aha, w ogóle amunicja mi się kończy. Amunicja, amunicja. O, amunicja. No, dajcie radę też ten, postrzelajcie do tego. Aha, może się uleczę. Już jedziemy dalej? Jest tam dwóch, no. A, tylko Joseph strzela. A ta piękna chyba skończyła się amunicja. No i co? No wysadźcie tą ciężarówkę. Joseph wszystko załatwia. No, powinno wybuchnąć, no. Liczyłam na to. Będzie można jechać dalej. I to coś pewnie wyskoczy. Ja nie mam amunicji. O, nagle się jakaś amunicja pojawiła. No a raczej to nie był koniec tego potworzaka jednego. Tego wielkiego, wyglądającego jak pająk. Nie liczę na to. Kurde, ale mnie wzięło jakoś. Tak mam ochotę, wiecie, skończyć ten Evil Within. Ja nagrywam, to jest w dalszym ciągu 31. On tak... robaczki. Standard. Robaczki, zajmijcie się. Ale mam celność po prostu zajebista. Dzięki. Nie wiem, jakąś amunicję mam z tego. Dobra, shotguna mogę użyć. To jest bliski dystans, więc... Dobra, dawaj robaki. Teraz to ty możesz sobie. Dużo amunicji do pistoletu. No więc spoko, to powinno pójść gładko mi. Akurat ten 12 rozdział. Taką mam nadzieję oczywiście. Potem jeszcze 13, 14, 15. Z tym 15 też jakoś chyba nie będzie jakoś bardzo, bardzo długi, bo też chyba to będzie, nie wiem, czy to będzie jakiś boss, czy cokolwiek. Wyjawią nam całą prawdę. Koniec? Nie, jeszcze nie, ale no...
almost as if by someone's will. So it's nearly impossible to get any sense of the geography around here. But the light, Beacon Mental Hospital, it's always in the distance. This thing you found me hooked up to, I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, detective. No to wracamy do psychiatryka. Ja pójdę. Widzę, że jest dużo wybuchowych tych. Łatwo palących. Czym ja mam się chować? Przed czym ja mam się chować? Czy da rada nawet to po cichu tak trochę? Wiecie, przy okazji zaoszczędzę trochę amunicji. Aha, pani policjantka. Przepraszam. Pani policjantka da mi jakąś amunicję? Nie. Tam jest kolejny kolega, tam jest kolejny. No i poszło. Poważnie? Aż tak mnie to zraniło? O Jezus Maryja, nie mam nic. Znaczy mam apteczki. Dobra, oficjalnie używam apteczkę, mam ich 4. Wiem, że to by... To... O Jezu. No to fajnie, żeś się kurde ten... się sturlał, mogę go podpalić? Że cię rzuciło! Wow, ale ta apteczka jakaś dziwna była, to tak trochę... No i fajnie, no miałam pełne życie, nie mam pełnego życia, no. Świetnie. Jestem zła. Może tam w tym znajdę coś. Będę bardziej szczęśliwsza. No, fajnie. No, czy tu wszyscy dostali upgrade'a i mają broń palną? No, i zejdę, no to zabijcie mnie, proszę bardzo. Czekam. Kogo chyba pogryzło coś? Tak, ostatnie odcinki zawsze muszę gdzieś się w jakimś momencie pewnym wkurzyć troszkę. Życie. No to co tym ja będę robić? Nie ma to tamto. Pałek, po co mi aż 5 zapałek? No i wybuchowe. Butelka? Na co mi butelka? No gdzie ty tak na mnie lecisz? Ty... Tak dla pewności. Butelkę, tak, rzucę mu butelkę, będzie szczęśliwy. Jak widzę, że mam to tak trochę agresywnie zrobić, to proszę bardzo. Proszę bardzo.
tylko jednego, ale zajebiste zużycia. Aha, nawet tego jednego nie... załatwiłam. Brawo. Nie będę używać na tych zwykłych Magnuma. Szkoda mi bardzo. Aha, tam jest ten. Camper Sniper. A nie ma tu jakiejś tej amunicji? O, jest coś tu. Jest ten. Wybuchowe, przyda się. Czekaj, jaki ten rozrzut jest trafienia sobie. Dobra, taki w miarę jeszcze. Ja chyba nie mam, co? Tak, nie mam. Nie mam amunicji. No ale spoko, już jestem blisko tej karetki. No weź ten shotgun, no przyda się. O, zszedł do mnie, jaki miły. Mhm. Tego to marnuje się amunicję. Aha, ja trafiłam ciebie, ty nie mnie. A już mi się amunicja tak trochę... chciałeś. Fajnie, że nie trafiam. No chyba kpicie ze mnie obecnie, co jest grane? Dobrze, że przynajmniej jakąś amunicję mi zrzucił. Tu jest jeszcze coś. Widzę, już poznaję kolorki. Muszę poznawać. Widzę tylko dwie, ale no, lepiej to niż nic. Dobra, idziemy tam na tył. Na tył zobaczymy. Nie cieszę. Tak się rozglądam, czy czasem nie ma jakiejś właśnie amunicji. Czy czegokolwiek. Ale chyba nie. Środek tamujący upływ krwi. Czekaj, bo to są części mapy. I leczenie. Z którego skorzystam. O Jezu, chyba kpicie. Psy! No kurde, zajebiście po prostu. To żart jest obecny. Ha, ha, ha. Niezły joke. Czego da się pokonać?
Czy ja mogę rzucić granatę? Nie, nie, nie. No właśnie. Aha, on może te auta wybuchają. Tak. Jakiego mam sprzątnąć? I tak trafił. Ciekawe, jak którędy. Jakiego mam sprzątnąć? Excuse me. Może faktycznie ten granat. Zobaczmy. Jeszcze jeden rzucę. No chyba powinno go już... No chyba kpicie. No to jest jakiś żart obecnie. Czy to jakiś boss jest, czy no nic, muszę użyć apteczkę, bo tam użyłam, ale ten... Ale zginęłam, więc plus. Auto da się rozwalić, ten opancerzony. Ja się pytam. Czemu ono jest takie mocne? Spoko, zaraz użyję wybuchowych tych. Wybuchowych. I co ci to dało? Nic. Coś mi się wydaje, że to nie o to chodzi. Tak oto marnuję amunicję. Tak oto marnuję amunicję. Mogę? No tak, przecież oni nie mogą wejść mi. Aha! Jak ja mam skorzystać, jak oni mi łażą? Aha, nie ten przycisk. No fajnie, że ktoś mnie pierze. Wszystko? Nie. Marna tracła. Dawać mi ich jeszcze. A was zaraz posprzątam. Kurde. Za wszystkie moje śmierci. Dziadek obok ściany. Please hurry, a już? Już? Aha, ciekawe. Jakie mam to ogarnąć?
Dostali tam? Wszyscy? No, chyba tak. No, amunicję pozbieram. Nie ma to tamto. Wydaje się, że wszyscy. Zaraz się przekonamy oczywiście. Zapałki. Już? Chyba tak. Patrzę jeszcze, czy czasem czegoś nie pozostawiali. No, ale chyba nie. Sorry, fumflu, zajęło to 100 lat, ale już jestem. Dobra, możemy jechać dalej. Co jeszcze? O Jezu. Jedźmy! Jedźmy, jedźmy. Kierowanie? Mam kierować? Mogę ich przejeżdżać tak ze free, bez żadnych konsekwencji? Chętnie. Tak, achievement za przejechanie wszystkich na drodze. Mam nadzieję, że mogę. O, żeby wszyscy. Dobra. No tego już nie przejadę. O, Rubik, polecimy. Przypuścił mnie po prostu. Nie przyjedźcie mnie. Jechać dalej. Ale wylądowałam. Jej! Koniec rozdziału 12. Hurej, bym powiedziała. Zapiszę sobie w nowym miejscu. Będziesz 13. 12 godzin. Chyba tak jakoś przyzwoicie bym powiedziała. Nie wiem ile. Muszę sobie sprawdzić. Na następnym razem wam powiem ile mniej więcej, bo mam taką stronkę. How long to bet, czyli gdzieś tam ile czasu, żeby skończyć grę. To tam nie wiem, 14 godzin może jeszcze coś takiego. Dobra, następny rozdział. Zaczniemy sobie i skończymy sobie oczywiście. Odjechała. Dobra, mamy rozdział 13, straty, ale to już zaczniemy sobie w następnym odcinku. No zobaczymy, no coraz bliżej finału, no najprawdopodobniej, no na pewno wyjdziemy tam do tej psychialu. Szpital połączony z psychiatrycznym. Psychialu. Szpitalu psychiatrycznym. No i zobaczymy, co tam ten, co się tam odwali dziwnego na końcu. I o co będzie chodziło. I tak dalej. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami. Zostawcie mi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry The Evil Within. Dzięki, cześć.